Witam was serdecznie. Z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę wam w jaki sposób podłączyć łącznik świecznikowy dwuprzyciskowy. Pokażę wam w tym filmie taką opcję, gdzie za pomocą łącznika będziemy dwa osobne obwody na dwóch osobnych przewodach po prostu uruchamiać. Zobaczcie jak to działa. Przykładowo lewy przycisk do jakiejś lampki na ścianie czy na suficie i drugi przycisk do jakiejś innej lampki w innym miejscu, na ścianie, na suficie, gdziekolwiek. Tak więc mamy dwa osobne obwody sterowane za pomocą łącznika świecznikowego. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób jest to podłączone, i wszystko będzie jasne. O, w ten sposób. Spójrzcie. Przewód fazowy zasilający prosto z rozdzielni elektrycznej biegnie do puszki instalacyjnej, gdzie będziemy instalować. Nasz łącznik świecznikowy, czyli w ten sposób. Najczęściej tak jest właśnie zrobione, ponieważ większość instalacji, które są obecnie tworzone, są to instalacje bezpuszkowe, czyli przewód z rozdzielnicy idzie sobie po ścianie i dociera do naszej puszki instalacyjnej. I spójrzcie, co jest łączone ze sobą. Te dwa obwody, które będą tutaj za pomocą przewodów wielożyłowych, trzyżyłowych, jak widzicie, e, to jest przewód płaski YDYP 1,5 mm2 na oświetlenie jest w pełni wystarczający. I w tych tutaj przewodach, jak widzicie, mamy podłączone żyły ochronne, przewód ochrony PE ze sobą za pomocą złączki, tutaj na przykład wago. I przewody neutralne, także od zasilania tutaj bezpośrednio do naszych odbiorników, też są połączone za pomocą złączki, na przykład wago czy skręcanej. Ale przewód fazowy, który biegnie od rozdzielnicy elektrycznej, jest tutaj połączony za pomocą złączki, a no dlatego, że łatwiej potem w takiej puszce instalacyjnej te przewody wyprowadzić. Można oczywiście bezpośrednio ten przewód podłączyć pod łącznik instalacyjny łącznik instalacyjny od spodu ma jasną informację, tutaj mamy akurat jeszcze symbol łącznika świecznikowego i tutaj mamy L L line, czyli przewód liniowy, inaczej mówiąc fazowy tutaj podłączamy zasilanie czyli w tym wypadku, jak byśmy porównywali do tego łącznika, tu jest też L, czyli zasilanie i tutaj podłączamy zasilanie prosto z rozdzielnicy elektrycznej, a tutaj wyjścia na dwa obwody. Pamiętajcie o jednej rzeczy: że prawa strona dotyczy tego przycisku, a lewa strona te, tego przycisku. Więc jeżeli tu zainstalujecie np. przewód do tej lampki, a tu do tej lampki, to gdy będziecie chcieli zamontować łącznik w puszce instalacyjnej, to wszystko się odwróci o 180 stopni i nagle będzie tak, że tym przyciskiem sterujecie tą lampką, a tym tą lampką. Tak więc zwróćcie na to uwagę, żeby na odwrót po prostu podłączyć albo zaznaczyć sobie przewody, końcówki przewodów, tutaj te brązowe, jeden z nich na przykład czarną taśmą i czarną taśmą też z drugiej strony, więc podczas montażu, jakiejkolwiek modyfikacji od razu będziecie wiedzieć przewód ten z tym a nie będziecie się potem zastanawiać, który z nich był, od której lampki tak więc taśma izolacyjna, albo koszulka termokurczliwa, albo inne oznaczenie stosowane do przewodów tak więc jak widzicie, fajne rozwiązanie jedna tylko uwaga, uważajcie na łączniki świecznikowe podświetlane bo one często generują problem tego typu, że jeden z obwodów, na przykład albo ten, albo ten, zależy jeżeli będzie miał źródło światła, żarówka typu LED, albo energooszczędna świetlówka to może nam delikatnie świecić po wyłączeniu albo na przykład delikatnie mrugać. Tak więc e, trzeba będzie zastosować kondensator o pojemności 1/10 mikrofarada na przykład na 275 V, takie rozwiązanie. No i to generuje dodatkowe koszty niepotrzebne. Tak więc warto się zastanowić, czy nie skorzystać po prostu ze zwykłego łącznika świecznikowego niepodświetlanego. No dobra, i teraz jak widzicie Podłączenie jest tutaj jasne, czyli zawsze przewód fazowy idzie przez łącznik, dlatego że stosujemy się do zasady najpierw ochrona, potem zasilanie. Zatem zobaczcie, że tylko od rozdzielnicy elektrycznej do łącznika dochodzi przewód pod napięciem, a gdy przyciski mamy tutaj w górę skierowane, czyli po prostu rozłączone obwody, to zobaczcie, te przewody fazowe nie są pod napięciem. A tu jest, prawda? Tak więc cała instalacja jest bezpieczna, nic się nie stanie, nawet jakbyśmy przypadkiem coś tutaj dotknęli, mimo że oczywiście pamiętać należy, że zawsze odłączamy napięcie, gdy cokolwiek byśmy chcieli w ogóle robić, ale mimo wszystko jest po prostu bezpieczny, nie ma tu nigdzie napięcia. Więc tutaj mamy tylko napięcie. Jeżeli byłoby na odwrót, no to oczywiście przewód fazowy dostarczałby cały czas tu napięcie wszędzie, na całą instalację, i tu by się dopiero kończyło, a to by było już niebezpieczne. Tak więc tak robić nie wolno. A przy okazji może generować to taki problem, że nawet jeżeli nie mamy łącznika świecznikowego podświetlanego, to i tak na przykład obwód może nam któryś tutaj delikatnie się żarzyć czy też mrugać, jeżeli chodzi o żarówkę typu LED albo świetlówkę energooszczędną. Tak więc dobrze radzę tylko fazowy i zresztą tak ma być. Koniec kropka. Fazowy. I jeszcze jedna drobna uwaga dla was. Jeżeli będziecie kiedyś w przyszłości chcieli zmodyfikować kwestię podłączenia na przykład zdobyć jakimś studem w tym przewodzie trójżyłowym drugą fazę, bo być może będziecie chcieli w danym miejscu zastosować zamiast jednostrefowego światła, czyli na przykład tutaj takie jakieś lampki czy czegoś, dwustrofowy jakiś żyrandol, to nie możecie zastosować tego przewodu ochronnego. Jako fazowy, nawet go oznaczycie taśmą, i taśmą nie można. I koniec, kropka. Przewód ochronny musi być dostarczony do kostki przyłączeniowej, i on, oczywiście, musi być podłączony tutaj do przewodu ochronnego, który idzie z rozdzielnicy elektrycznej. Koniec, kropka tak więc, jeżeli byłaby potrzeba dostarczenia dodatkowej fazy, to albo ciągniemy dodatkową żyłę, albo cały przewód wymieniamy albo stosujemy odpowiednie rozwiązanie radiowe, bezprzewodowe, są też takie rozwiązania na rynku dostępne tak więc pamiętajcie o tym, zawsze ochronny musi być i koniec, mimo, że w danej chwili lampka nie obsługuje tego, to gdy kiedyś wymienimy to będzie potrzebowała podłączyć sobie tutaj przewód ochronny, bo obudowa może być metalowa i będziemy musieli to oczywiście zrobić, a bo oczywiście, jeżeli zmienimy funkcję przewodu ochronnego, to będzie to niemożliwe, bo będą dwie fazy, jeden neutralny i zero ochronnego, i ktoś dotknie lampki, coś się może stać, no i oczywiście będzie problem. No dobra, tak więc już wiecie dokładnie, w jaki sposób to wszystko podłączyć, jak to działa, mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam to dokładnie i tutaj przy okazji wszystko dokładnie widzicie, czyli ochronny neutralny od razu łączymy bezpośrednio w puszce instalacyjnej, tam gdzie nasz łącznik instalujemy. To jest tak, jakby, ta jakby instalacja bezpuszkowa, czyli bezpośrednio do puszki instalacyjnej i następnie do punktów przyłączenia naszych źródeł światła. Tak więc od razu, jeszcze taką dobrą radę na koniec stosujcie puszki głębokie, ponieważ tych przewodów troszeczkę tu jest. Dodatkowo jeszcze złączki elektryczne i kawałek, oczywiście tutaj naszego łącznika. I to wszystko zajmuje tutaj miejsce. Tak więc tych płytkich. Yy po prostu nie polecam puszek instalacyjnych yy, polecam jednak te głębokie, jest po prostu wygodniejsza praca z mojej strony to tyle, dziękuję Wam za uwagę pokażę Wam w osobnym filmie, w jaki sposób podłączyć za pomocą jednego przewodu, czterożyłowego lub pięciożyłowego yy, na przykład żerandol 2 lub 3 strefowy Dziękuję Wam za uwagę, cześć!